No, to nie będą zwykłe zawody dzisiaj. A dlaczego? Albo na przykład dzisiejszy ekspert nie ma zielonego pojęcia, na co się pisał. Nie wie, gdzie idziemy. Co żeś wymyślił? Co jest takiego pilnego, że muszę się zerwać z łóżka ciepłego i stać jak fiut na mrozie? A co, stosunek przerywany był? Tak, przerwałem wyjście. Ale powiedziałeś, że wrócicie, dokończycie. Sama się dokończy. Ej, ale jak myślisz, co to będzie? Nie wiem, nie śmiesz. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofliska. Rejestrując się z linka pod filmikiem, oprócz bonusów dostajesz kartofliskową koszulkę za darmo i wspierasz niedorozwój kanału Kartofliska. Dzięki. A to samo możesz zrobić na przykład kupując koszulki zespołu RKS Hów Dół w sklepie kapitanbomba.pl, wpisując hasło Kartofliska. Na to hasło 10% zniżki na cały asortyment kapitanbomba.pl. Ej, ale jak myślisz, co to będzie? Nie wiem, nie śmiesz. Jakieś mądrości będą. Panie Adrianie, podpowiedź. To pana ulubiona dyscyplina. Ulubiona dyscyplina będzie. Gołe łabędzie. Nie śmiesz, bo ja nie widzę, jak idę się wpierdolę, se kalfusy połamię. No ale wszyscy muszą widzieć, jaki jesteś piękny. Panie Adrianie, jesteśmy na miejscu. Co, tu? Tak. Co tu jest? Czy ty się dobrze czujesz? No ludzi trochę przyszło, no. Ale po co przyszli ci ludzie? Bilet ci zaraz dam. Jaki bilet? Kurwa. 70 zł? Kurwa, co może być za 70 zł? Striptease? Wrestling? O kurwa. Ale Najman będzie? Najman? Nie. Syn Najmana będzie. Syn Najmana? A, będzie ogień. Dobra, wchodzimy? Tak, dzisiaj będzie gala polskiego wrestlingu. Byłeś na wrestlingu kiedyś? Tak, jak mieszkałem na Kamczatce. Dzisiaj jest gala organizacji PPW. Co to jest za skrót o PPW? Oprócz tego, że tam pierdol pan Wieśka, na przykład taki ten, czy coś takiego. PPW to przykład gad życia, sposób umysłu porycia, metoda ewenementu przeżycia. Zgadzacie się ze mną? Pan wie w ogóle, jakie to są zasady? Normalne, prawie. Jakie? Prawie normalne. Czyli jakie? No takie różne. Zobaczymy. Zapraszam pierwszego zawodnika. No, pierwsza walka. Podobał ci się zawodnik? Rozjebko! Kto wygra? Remis. Potrafiłbyś tak? Ja tego nie widziałem. Jakie te zasady są? Już pan wie? Tak. Jakie? Nie wiem. Każdy dobrze wie, że ta publika chce krwi! Pan lubi krew oglądać? Czyją? Swoją, z tyłka. A to ja nie. Wrestling no. Jest taką jakby odmianą teatru opery mydlanej. Panie Adrianie, w teatrze jesteśmy. Czym? W operze. Opera mydlana. Bo to nie jest sport, tak naprawdę. No. Dobra, no. Wszystko ma scenariusz. No okej, okay. Ja wiem, że ma scenariusz. Jest tak udawane, ale... No ale koleś ludzko czas tym plecami przypierdolił. Ej, słuchaj, walczyłeś przed chwilą, przypierdzieliłeś plecami w drut kolczasty. I to fajne jest, tak? No nie było zbyt super, miękko trochę widać z tyłu, ale mam plasterki i powinno być okej. Okay. Ale napierdziela? Jeszcze nie, dopiero jutro zacznie. To taki teatr, żeby napierdzielało, tak? Nie da się tego udawać, no przepraszam bardzo. Jak się panu doping podoba? Piłkarski to nie jest. Za kulturalny na piłkarski, nie? Pomiędzy takimi emocjami, panie Adrianie, jakąś anegdotka by się przydała. Ma pan jakąś anegdotkę? To wyjdźmy na zewnątrz i posłuchajmy. Uważaj, bo ci się dupa zjara zaraz. No to nie tam. No, no to było tak, siedzę w domu, oglądam Puchar Niemiec. Nie będzie anegdot. Pan Adrian nie, opowiedział nie, anegdotkę, ale się nie nadaje. Nie, mam kryminalną też, taki coś kryminalnego. Oglądałem kiedyś film rumuński. Ta druga była jeszcze lepsza. Nadaje się na emisję? Nie wiem. No co, nie tak. No nie nadają się te anegdotki, Adrian. No. Musisz więcej wypić. Za śmieszne to było, powiedzmy, że było za śmieszne. Boomerski humor. Nie chcemy, żebyście się wszyscy posikali ze śmiechu. Panie, walka wieczoru. Wieczoru to będzie. Się porobiło. W walce finałowej trzech zawodników. Jaki zawodnik z Belgii się pojawił. Ciepło przyjęty został. Który wygra? No właśnie. Rudy wygra.
powiedział pan? Rudy się zesrał podobno. Daj spokój. I kto wygrał? No i co, panie Adrianie, to nie były zwykłe zawody. Do takiego teatru to ja mogę chodzić. To co, na następnej gali? Na ring? Tak. Już za miesiąc następna gala i pan Adrian wystąpi w walce wieczoru. Już lecę. Wystąpi w roli Rudego. Wejdzie na ring i się zesra. Będzie miał swoje 10 sekund. Wejdzie i się zesra. I zejdzie. Z tego świata. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofiska. Rejestrując się z linka pod filmikiem, oprócz bonusów dostajesz kartofiskową koszulkę za darmo i wspierasz niedorozwój kanału Kartofiska. Dzięki. A to samo może zrobić na przykład kupując koszulki zespołu RKS Hów Dół w sklepie kapitanbomba.pl, wpisując hasło Kartofiska. Na to hasło 10% zniżki na cały asortyment kapitanbomba.pl. Czerwony wygrywa, czerwony przegrywa. Taka jest gra starego.